Gentlemen, I have seen the future. Where now there are struggling farms, I see a gleaming city rising from the parched plains. A city that has my name on it. Boys, we have ourselves a job to do. There's some as has a problem sharing my vision. They fail to see that selling their land to me will make this county the wealthiest in the state. Well, their time has finally come. You will enlighten them. Go out there and don't come back till I can look at this map and know that every inch of it is mine. Yeah! Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii Zagrajmy W. Tym razem, moi drodzy, nietypowo, jak na mój kanał, FPS-ik, gra FPP, strzelanina FPP Outlaws. Gra z 97 roku, wydana i stworzona przez studio LucasArts na silniku, co ciekawe, Jedi Engine, tym samym, który napędzał słynne Dark Forces. Pierwsze, oczywiście pierwszy Dark Forces, bo drugie napędzał Sith Engine, ale to osobna historia. Co to za gra? Jest to gra, jak już mówiłem, FPS w klimatach westernowych. Najlepsze, moim zdaniem, klimaty starych westernów, nie tych nowych, pokroju Red Dead Redemption 2, gdzie rozkmina wielka nad przemijaniem i nad zmianami, tylko stary dobry, dobra historia, stara dobra historia. Zły magnat kolejowy, prawy szeryf, a resztę wam dopowie intro, które za chwilę, intro właściwie do historii. I tak, chcę jeszcze o tej grze mogę powiedzieć. A no tak, jest to gra oczywiście z wersja z GOGa, która posiada oprócz głównej kampanii też tak zwane historical missions. Może nie. Bo ja tu muszę wybrać oczywiście zacząć. Nie pokażę niestety. Generalnie to są kilka mapek takich luźno powiązanych mapek. Niezwiązanych żadną historią nawet z sobą, po prostu jakby dodatkowe mapy dla tych, którym mało westernowego klimatu. Od razu mówię, nie będę przechodził misji historycznych poza jednym wyjątkiem, o którym powiem na koniec tej kampanii. I co? Mi się wydaje, że i tak mięskiem tej gry, czyli Outlaws, jest główna kampania, a kampania opowiada bardzo prostą, acz no chwytającą za miejscami za serce historię. Historię o sprawiedliwości i zemście, tak mówiąc pokrótce. Czyli klasyczny westernową opowieść, która nawet by otarła się o klisze, ale moim zdaniem w tym przypadku kliszowość tej historii bardzo jej pomaga, ponieważ proste rozwiązanie było
Fabularne proste rozwiązanie było najlepsze, ponieważ tak naprawdę było pretekstem do pokazania genialnego klimatu, jaka tą grę, jaka tą. Jaka. Boże, jaka ta gra posiada. I też fenomenalną muzykę stworzoną przez Clinta B.J. Kayana. Było w początkowych napisach jego nazwisko. Facet naprawdę wykonał świetną robotę. Zresztą będziecie słyszeć tą muzykę w tle, jak będziemy grać. I nie dziwcie się, gdy w pewnym momencie zacznę nawet sam ją nucić pod nosem, jak nie będzie się nic działo, bo ta muzyka w tej grze po prostu jest genialna. Dobrze, dość mego ględzenia. Zaczynamy! Mamy trzy poziomy trudności. Good, bad and ugly. I znowu mam pierwsze nawiązanie do klasycznego westernu, właściwie spaghetti westernu. Dobry, zły i brzydki. Ja powiem tak, przeszedłem tą grę na poziomie dobry. Bad to jest taki średni, aczkolwiek średni z naciskiem na trudniejszy średni. Ugly to już w ogóle jest samobójstwo. Zatem przejdziemy sobie to na poziomie good, zwłaszcza, że tutaj w tej grze też występują zagadki, które na których będziemy się musieli skupić bardziej czasami niż nad przeciwnikami, a przeciwnicy na poziomach bad i ugly nie dadzą się skupić nad tymi zagadkami. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy w takim razie grę Outlaws. Zapraszam na zagrajmy w grę Outlaws. My bone lies over the ocean. My bone lies over the sea. Well, you ain't heard a word I said. She got a voice on her, almost as pretty as yours, Anna. Shall I write a list for you? Nope. Got it in my head, ain't I? You better had. 2 pound of flour, 1 ham salted, 1 pound of sugar, fruit if they got any. Calico, 8 yards, and if there's any cash left, some of that flowery water. Rose water. Yeah, rose water. And I think that just about covers it. Marshall James Anderson buying perfume. This is history. This is marriage. Cowards die many times before their deaths, but the valiant taste of death but once. Doctor. What? We're sent to buy their land, to persuade them, to enlighten, remember? Oh, I always enlighten. And then I kill. Sarah, come away from the window, honey. Yes? Good afternoon, ma'am. Is the marshal in? He ain't a marshal no more, sir. Mr. Anderson, then. Who is it wants to know? Well, we was wondering if your husband has given any more consideration to the offer that we made on this farm a couple of weeks back. You got your answer then, I believe. What is it the Bible says, Slim? I don't know, Doctor. Ah, yes. You don't never, never look a gift horse in the mouth. That's a pearl of wisdom, ignored at your peril. Well, we ain't selling.
Lady, you would never forgive yourself if you let your husband pass on this unique, once-in-a-lifetime opportunity. Let me enlighten you as to the benefits of reconsidering. My husband's not here right now. We know that. Must be 10 years since you traded in your Silver Star for a plow, James. It was a sad day for the county when you retired, that's for sure. A man can get too ambitious. Hell, you kill a few men before a jury gave you permission to, and they fire you. Ain't fair. No, sir. You ain't a farmer, James. Your father weren't a farmer, and you ain't either. My father didn't live long enough to find out what he could have been. Well, I reckon that's true, but... And every man's entitled to a fair trial, wouldn't you say? Right, but you never shot an innocent man. I never met an innocent man. That'll be $4, Marshal. You got any of that fancy rose water? Yes, sir. Direct in from Paris, France, sir. And might I add, Mrs. Anderson has excellent taste. Yeah, and she smells good, too. Stop it! Stop it, please! Run, Sarah! Run! Oh, don't cry, woman. Remember, to weep is to make less the depth of grief. Yeah, that's the one. Put me down! Put me down, or you're in trouble! Big trouble, mister! Trouble, eh? Hear that, doctor? I'm in big trouble! Give my regards to your family, James. Thank you. I will. Anna, who did this? They've taken Sarah. You guys sell her, we'll never see her again. Where did they go? Oh, James, please. Where did they take her? Anna! James, I'm cold. Hold me. I'm holding you. I love you. Anna! No i tak, moi drodzy, jak już było przy tym trochę przydługawym intro, ale to generalnie sprowadzenie do historii powiedziane. Jesteśmy szeryfem, właściwie szeryfem generalnym, nie wiem jak to się tłumaczy, marszał, chyba szeryf generalny. Generalnie chodzi o to, że jesteśmy byłym szeryfem, który stracił rodzinę, znaczy zabili mu żonę, porwali córkę i on się teraz mści na bandziorach, którzy to zrobili. Generalnie jakbyście mogli zauważyć, cała gra jest jakby takim komiksowo-rysunkowym stylu robiona. Ta
jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu się gra wcale nie zestarzała, a po drugie też ma swój urok. Zwróciłbym też uwagę szczególnie na cutscenki w tej grze. Bardzo fajne, rysunkowe, niemalże disneyowskie cutscenki w tej grze. Z fenomenalną muzyką, jak już wcześniej było wspomniane. I co jeszcze? No i tyle w sumie. Musimy teraz pokonać, dojść do pierwszego... Znaczy generalnie tak. Jak wyglądają poziomy tej grze? Poziomy po prostu są różnorodne. I każda z nich kończy się bossem, tak naprawdę. I tyle. Prosta filozofia, ale tak naprawdę wystarczy to, by skupić się na klimacie w tej grze, a klimat w tej grze jest genialny. Dobra. Dobra, kolego. Zacznijmy naszą zemstę. Na razie trzeba oszczędzać amunicję, bo amunicji mam mało. I... No, generalnie trzeba na początku żonglować broń. Mamy dwie broń na początku, pistolet i karabin, no i nasze pięści, nie? Karabin służy do walki dystansowej. A pistolet do walki na bliską odległość, przy czym pistolet jeszcze może dodatkowo, oprócz takiego klasycznego strzału pojedynczego, też może coś na kształt automatycznego, coś takiego, nie? Twórcy generalnie bardzo fajnie to zrobili wplątując w klimaty właśnie westernowe, gdzie pamiętamy, że nie ma broni automatycznej, właśnie mechanikę broni automatycznej poprzez właśnie takie kowbojskie strzelanie z kurka. Okej, tu potrzebujemy żelazny klucz. Dobra, no to jest jeszcze ta gra, gdzie potrzebne były klucze. Ała! Ktoś mnie ustrzelił. Coś jeszcze? Okej. Przewodujemy oczywiście klawiszem R, przy czym R trzeba przytrzymać. To też jakby symuluje... gra próbuje w ten sposób symulować właśnie ówczesny jakby system przeładowania broni, tak? Gdzie ładowały się nie całe magazynki, a pojedyncze naboje. Okej, mamy pierwszy dodatkowy przedmiot z ekwipunku, to apteczka. Apteczką oczywiście możemy się uzdrowić. To działa w ten sposób, że im więcej zdrowia stracimy, tym więcej apteczek będziemy musieli wykorzystać. Apteczek maksymalnie, chyba z tego co pamiętam, jest 15 albo 12. Głowy nie dam. Na szczęście są porozrzucane tutaj apteczki jednorazowego użytku, zatem nie ma takiego aż problemu dużego. Umri. Okej, mamy, jak to się śmiałem, kartridże do tego, do karabinu, nie? Czy amunicję do karabinu. Dobra, stalowy klucz. Stalowy klucz się nam nie przyda do tego miejsca, ale może przydać się nam gdzie indziej. Ja postanowiłem, że będę robił tak, że na odcinek będzie jedna taka plansza na odcinek.
Każdy odcinek będzie się oczywiście kończył filmikiem końcowym, nie? To nie będę robił tak, że na początku każdego odcinka w Red Alercie, że był filmik przed misją, nie. W tamtym przypadku chodzi o to głównie, że właśnie w Red Alercie tam początkowy filmik był konieczny do zrozumienia fabuły, a tutaj jakby to nie jest konieczne jakby w tym przypadku. Dobra! Dość gadania o technicznych sprawach, skupmy się na tym, co robimy aktualnie, a aktualnie musimy się dostać do głównego domu na farmie. Czyli nie tu. A jeszcze wcześniej. Dobra. To tu się zdarzają też goście z tymi, tak? Z shotgunami. Generalnie ciekawy jest zasadą w tej grze, bo mamy do dyspozycji pistolet, właśnie jak mówiłem, karabin. Chyba trzy warianty shotguna. Dynamit jako granaty i ten, noże do rzucania, nie? No i broń, o której nie wspomnę teraz, bo chcę zachować jakby nim tajemniczości. Powiem jednak, że jest to ciekawa broń końcowa. To co mówiłem, tak czasami będę sobie nucił, nie? Tą muzykę, bo jest po prostu genialna. Panie Bejakin, jest pan równie genialny co Jeremy Soule i Frank Klepacki. Mówię to oficjalnie na... zagrajmy na filmie. Zginął byś, koleś. Nikt cię nie lubi. To jest też gra, w której trzeba oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, szukać kluczy, ale nie tylko kluczy. Później pojawiają się też takie na przykład przedmioty jak łom. Albo jak na przykład tutaj mamy do czynienia z oliwą, nie? Służąca do lampy. Żeby sobie poświecić w ciemnych pomieszczeniach. A pomieszczenia ciemne w tej grze są, wbrew pozorom. Aha, co my tu mamy? O, pierwszy sekret, proszę bardzo. O! A ciebie się nie spodziewałem. No dobrze. Tutaj. Dobrze, otwórzmy w takim razie żelazny klucz tam w tej szopie, w której byliśmy wcześniej. O, jeszcze tutaj sobie weźmiemy amunicję. 12 pocisków do pistoletu i... O, mamy... A proszę, mam maksymalną ilość tych kartridży, tak, do karabinu. Dobra, weźmy sobie po prostu, żeby to było. Dobra. Karabin później się przydaje, jak dokoptymy do niego sobie lunetę. Ale lunetę jeszcze nie znajdziemy w tej misji, z tego co pamiętam. Dobra, to wychodzimy i wracamy się do szopy. Zasadniczo, jak już mówiłem, celem naszym w tej misji jest dotarcie do tego domu. Jest trochę wrogów, można ich sobie się pozbyć. Oni są wkurzający, w dużej grupie zwłaszcza. Problem w tym, że te okiennice trochę przeszkadzają w celowaniu. Ała!
Dobra, zostawmy ich sobie. Ja mam oczywiście włączony autoaim w tej grze, dzięki czemu moje kaprawe celowanie nie jest aż tak nieskuteczne. Tam jakieś parę centymetrów albo celownika, albo w lewo, prawo, w górę, w dół nie robi różnicy, ale mimo wszystko trzeba też celować, bo to jest gra, Where are you, Marshall? Której celujemy. Dobra, a tu mamy krak tak zwany, czyli pęknięcie w teksturze, które oznacza, że można to wysadzić. Na razie nie mamy dynamitu. Ale z tego co pamiętam, w jednym sekrecie można go znaleźć. A, i od razu mówię. Nie będę się skupiał na sekretach, bo po prostu wszystkich nie znam. Nie będę się skupiał na sekretach, bo nie znam wszystkich. Co najwyżej będę na zasadzie takiej... Na zasadzie takiej to robił, że... Sprawdzę z ciekawości coś, nie? Ale jakby sekrety nie będą tutaj głównym clue mojego zagrajemy. Dobra, naszego zagrajemy. Kurnik, no spoko. O! O, proszę, Kimbowiec. Przez przypadek udało mi się odkryć sekret. Tak a propos tego, co mówiłem wcześniej, nie? Jak coś odkryje przez przypadek, to spoko. Jak coś nie odkryje czegoś w czasie misji, trudno. Nie odkryjemy tego. Tak, to już mówiłem wcześniej, nie? Że może zdarzyć mi się nucenie w tej grze, ale po prostu ta muzyka aż sama się prosi do nucenia. Zresztą w pracy, jak siedziałem i robiłem w tabelkach, to włączam sobie właśnie w tle tą muzykę, żeby coś grało, nie? I po prostu... Okej. I tym sposobem, moi drodzy, dostaliśmy się do docelowego domu oddzielną trasą. No, wszyscy ci oczywiście przeciwnicy mają klasyczne odzywki typu Where are you, Marshall? Nie, I'm... No, klasycznie FPS, tak? Z tymi. O, mamy gwiazdę szeryfa. Gwiazda szeryfa zwiększa nam pancerz i zwiększa nam też obrażenia broni, chyba coś takiego było, a tu mam z kolei eliksir, czyli apteczkę jednorazowego użytku, która nam do maksimum, niezależnie od poziomu zdrowia, regeneruje nam życie, nie zdrowie. W ogóle tego nie wspominałem tego, ale oczywiście w lewym dolnym rogu mamy amunicję. Obok, zaraz na prawo mamy ilość maksymalną amunicji. W pośrodku mamy naszą staminę, czyli jak biegamy albo jak skaczemy, to się nam zużywa. Dalej po prawo mamy przedmiot aktualnie aktywny, który mamy w ekwipunku. No i po prawo zdrowie, nie? W formie takich kart. Bardzo swoją drogą fajnie ten, bardzo fajnie ten. Zrobione. Dobra, weźmy tą gwiazdę szeryfa i udajmy się na górę. Myślę,
jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym ja tych ludzi tutaj pokonałem. O, zabiłem, tak. Sposób też przeładowywania w tej grze sprawia, że trzeba dokładnie planować nasze posunięcia, jeżeli mamy do czynienia z dużą grupą przeciwników w następnym pomieszczeniu. Więc jest tak, że tutaj trzeba na pałę się ten wpieprzać, nie? Do kolejnych pomieszczeń. No tak tutaj nie ma. Co mnie cieszy, bo to też jakby gra zmusza trochę do myślenia i opracowywania taktyki na poszczególne tam wraże grupy. Braski. I to jest chyba z tego co widzę do wyjścia. Aczkolwiek mogę się mylić. No dobra, zobaczymy. Szukałem w każdym razie tego mosiężnego klucza, jak to się ładnie nazywa po polsku. Tak, don't be a fool, Marshall. No dobra, mamy dodatkowe bulety, więc możemy spokojnie pobawić się trochę w strzelanie z tego, z kurka, jak to mówię. No, czy to słynne, jak to na westernach bywało, nie, że gościu ten jedną ręką pociągał za spust, a z drugą po prostu kurek odsuwał. No dobra. Zapiszmy sobie może co, bo ta gra mimo wszystko lubi czasem nam sprawić nieprzyjemności. A jak zginiemy, to lepiej zawsze. Oczywiście mamy save'a, autosave'a na początku każdego poziomu, ale lepiej korzystać z własnego, ponieważ wszystkie przedmioty i amunicję, jaką zdobędziemy w danym poziomie, przechodzi do następnego. No i mamy brązowy klucz, nie? Braski. Brązowy klucz. Okej, z tego co pamiętam, to będzie już ten boss. Zatem zapiszmy. Zapiszmy, bo bossowie potrafią nas nieźle, nam nieźle dokopać. Zwłaszcza na aktualnym poziomie, gdy mamy tylko do dyspozycji pistolet i karabin. No cóż. Jedziemy. Okej, okay, udało się nam. No, please! Don't shoot no more. They took her north. Said something about picking up the train at Willington, then heading on to Cortez. Said you'd never find them there. Just don't shoot me. How do I know you're telling the truth? 'Cause I don't want to die. Damn it! I told that fool doctor stealing your kid weren't gonna be good for anyone's health.
It's a shame he didn't listen.